W momencie, kiedy wybuchła ta barbarzyńska wojna putinowska, to z kolegami, koleżankami, po prostu zaczęliśmy się zastanawiać, jak możemy wymiernie pomóc ludziom, którzy po prostu przekraczali granice, ludziom w sytuacji uchodźczej, osobom w sytuacji uchodźczej. I stwierdziliśmy, że najlepiej będzie po prostu kwestować pomiędzy, w trakcie antraktu, po spektaklach. I zaczęliśmy wydzwaniać z różnych fundacji. Jedna z aktorek, koleżanka Ania Szymańczyk, właśnie powiedziała, że zna Natalię z Fundacji Otwarty Dialog i zadzwoniła, połączyła mnie z Natalią i już wieczorem mieliśmy puszki. Oho, ho, bogata puszka. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. My jesteśmy skuteczni dlatego, że robimy to właśnie jakby aktorzy, a nie biuro obsługi widza. Widzowie podczas antraktu, kupując sobie kawę czy wino, chcą zrobić sobie z nami zdjęcie, więc nie podejdą do nas z puszkami i nie poproszą o zdjęcie, zanim nie wrzucą do tej puszki po prostu jakiegoś banknotu. 48, 49, 50 zł równa. Zebraliśmy tym razem prawie 7 tysięcy, a łącznie prawie 35. Bardzo dużo z naszego zespołu, właśnie członków i członkiń zespołu naszego się zaangażowało w to. Podpisaliśmy umowy wolontaryjne z Fundacją Otwarty Dialog. Zaraziłem inne teatry tą inicjatywą. Koledzy i koleżanki z innych teatrów, z TR-u, na przykład Warszawa, zorganizowali licytację gadżetów teatralnych czy przedmiotów związanych z konkretnymi postaciami w spektaklach, które grają. Zapraszam serdecznie do tego, aby wspierać Fundację Otwarty Dialog. Zapraszam serdecznie, żeby wziąć jakiś banknocik, wybierając się do teatru dramatycznego na którykolwiek ze spektakli. Podczas większości spektakli kwestujemy. Co byś powiedział Ukraińcom? Możemy się od was uczyć bohaterstwa. Sława Ukrainii.